Co oznacza pojęcie inflacja? Ustawowe podwyższenie wartości pieniądza. Wzrost poziomu cen gospodarki. Spadek wartości towarów. Czy wzrost siły nabywczej pieniądza? Oczywiście, jak się spodziewałem, w ostatnim pytaniu pozwoliliście, aby czasem do końca poczekaliście do końca. Sprawdźmy, jak wygląda odpowiedź poprawna. Jest to odpowiedź, to jest wzrost poziomu cen w gospodarce. I przechodzimy do podsumowania. Spójrzcie. 15 poziomów podziału poprawnie, kilka poziomów podziału błędnie i sprawdzamy, jak po waszych odpowiedziach ostatnie pytanie ukształtowało się w całym zadaniu. Miejsce trzecie, drużyna czwarta, 7A, 797 punktów. Miejsce drugie, drużyna czwarta, 7B, 829 punktów.